motocykl, na którym leżę, a jest to Kawasaki VN800 Vulcan. Do dzieła! Prezentowany przeze mnie egzemplarz jest to motocykl z 98 roku, a jego dokładna pojemność skokowa to 805 cm3. Z silnika typu V2 otrzymujemy tutaj 55 koni mechanicznych przy 7000 obrotów oraz 64 Nm przy 3300 rpm. Waga na sucho tego motocykla wynosi 235 kg, a siedzisko plasuje się na wysokości 710 mm. Co za tym idzie, jest to świetny motocykl dla kogoś, kto nie grzeszy wzrostem. Choćby ja. Prędkość maksymalna tego chłodzonego cieczą cruisera to 170 km na godzinę. Począwszy od akcesoryjnej kierownicy, w motocyklu założone są również akcesoryjne lusterka. Z modyfikacji, do których osobiście przyłożyłem rękę przy tym motocyklu, jest to ramka tablicy rejestracyjnej oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia, tak żeby w razie czego policja nie miała powodów, żeby się przyczepić. Z troski o bezpieczeństwo mojego taty założyłem tutaj sygnał dźwiękowy przy włączonych kierunkowskazach. Motocykl wyposażony jest w akcesoryjny wydech Boss i tak naprawdę jest to jeden z głównych, o ile nie główny powód, dla którego mój tata zdecydował się na zakup tego motocykla. Zwyczajnie zakochał się w jego dźwięku. Sami posłuchajcie. Robi wrażenie. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy tym motocyklem, to jak najbardziej można nazwać je pozytywnymi. Motocykl swoją stosunkowo małą moc, która jak już wspomniałem wynosi 55 koni mechanicznych, nadrabia szybko dostępnym maksymalnym momentem obrotowym rzędu 64 Nm. Dzięki temu zbiera się bardzo szybko i wyprzedzanie nim zawali dróg to czysta przyjemność. Oczywiście nie jest to demon prędkości, ale taki być nie musi. W końcu klasyczne cruisery nie służą do tego, żeby się nimi ścigać, a do tego, żeby się szlajać. I tu Vulcan doskonale spełnia swoją rolę. Średnie prędkości rzędu 100-120 km na godzinę to idealne prędkości do jazdy tym motocyklem, co czyni go świetnym kompanem nie tylko do jazdy wokół komina, ale również do uprawiania turystyki. VN800 prowadzi się bardzo lekko i z uwagi na swoje nisko umiejscowione siedzisko wydaje się on być świetnym wyborem nawet dla początkujących motocyklistów, ale czy jest to motocykl dla Was? Ja Wam tego nie powiem, za to przewrotnie to ja zadam Wam pytanie. Czy czujecie, że dojrzeliście już do tego rodzaju motocykla? Jeżeli na tak sformułowane pytanie Wasza odpowiedź brzmi tak, to Vulcan jest dla Was i zapewniam, że będziecie nim zachwyceni, ponieważ w mojej opinii to motocykl z duszą. Z kolei jeżeli odpowiedź brzmi nie, cóż, na Vulcana przyjdzie Wam jeszcze trochę poczekać, a póki co szukajcie swojego konika w innej klasie motocykli. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.